pierwszy tip, wydaje mi się najważniejszy, to żeby mieć z tego fun, radość i cieszyć się żeglarstwem. Drugi tip, może nie bardzo popularny, ale niestety trzeba trochę przysiąść do książek i nauczyć się trochę teorii żeglarstwa, bo to na pewno pomaga. Po prostu praca, ale nie praca po milion godzin na wodzie i bez sensu, tylko sharp and short. Czyli krótko i na temat na wodzie, bez żadnych przystoi, tylko wiadomo, co trzeba zrobić intensywnie i wracamy do domu, żeby się zregenerować, trochę pouczyć się meteorologii, żeglarstwa i te trzy główne punkty gwarantuję, że będzie dobrze. Dalego. No to będzie edytowane, mam nadzieję. Tak. Nie mogę sobie teraz zrobić. Czekaj, nie, jaka. Wytniemy, tak?